kolejny film z Renault Twingo 1. No, ciągle tutaj to, co moim okiem zauważę, jakieś niedoskonałości, coś tam do naprawy, do przekonserwowania, no to robię. I powiem Wam, że teraz, dzisiaj zajmę się wlewem paliwa. Wlew paliwa, powiem Wam, że jest bardzo dziwny, bo tak, wiadomo, tutaj o, ale zobaczcie, mam takie wrażenie, aby to się miało za chwilę urwać. Wiadomo, korek jest tam na kluczyk, ale jeżeli nam się ta klapka urwie, to zobaczcie, jak to będzie beznadziejnie wyglądało. I za każdym razem, jak próbuję otworzyć i zamknąć, mam wrażenie, że ta klapka mi zostanie w dłoni. Osoby, które tankują po kilka, po 2-3 litry, bo są takie, no to pewno by tą klapkę szybko urwały. Ja zawsze tankuję do pełna, więc nie masz takiego problemu, ale no, no strasznie to wygląda. Po pierwsze tak, tutaj jak widać, koleżanka Ruda opanowała ten element jak najbardziej. No to jest tylko wizualnie, wiadomo, klapka jest zamknięta, tego nie widać. Ale tutaj jest taki metalowo blaszany, plastikowy zawias. I tam pewno jest ta rdza. I, no i słabo się potem suwa. Dlatego będę starał się to oczyścić. Spróbuję to... Nie da się tego wyciągnąć, bo już patrzałem, czy się da. Po prostu troszeczkę tą rdza tutaj na tym zawiasku przeszlifuję. No i posmaruję albo jakimś olejem silikonowym, prysnę, albo jakimś smarem, żeby to po prostu lepiej się suwało, bo to po prostu trzesie. Powiem Wam, że jak miałem w Oplu Vectrze, to tam tak, klapka była taka, że chodziła jak w dniu zakupu samochodu, jak wyjechał z salonu. I powiem Wam, że oprócz tego jeszcze był centralny zamek, który zamykał tą klapkę. I później wiadomo, znowu korek na kluczyk, więc tam było całkiem inaczej. I to tak leciutko chodziło, a tutaj no skrzypi. Dobra, zabieram się za przeszlifowanie tam. O, troszeczkę, delikatnie oczywiście, żeby nic nie popsuć. I może trochę jakiegoś smaru wystarczy, albo najpierw spróbuję olejem silikonowym. No dobra, spróbujemy szczotką drucianą. Chociaż szczotka druciana może być za bardzo agresywna. Może trochę lepiej, ale... Te elementy są plastikowe, więc szczotką drucianą mogą uszkodzić, więc zobaczmy teraz. Zamyka się już lepiej, ale jeszcze otwieranie słabe. Teraz prysnę tutaj jakimś odrdzewiaczem. Tak, prysnę odrdzewiaczem, żeby zobaczymy, jak to będzie po odrdzewiaczu chodziło. Teraz pryśniemy, zobaczymy. No i powiem Wam, że jak teraz prysnęłem, już to o wiele lepiej chodzi. Ale ta klapka jest taka badziewiarska. Konstruktorzy słabo pomyśleli, bo zobaczcie, to się tak buja. Jak samochód będzie jechał, to się to tak buja. Więc słabe rozwiązanie. Ale najważniejsze, że już lepiej chodzi. Ale jest taki dźwięk, kurde. Ten typ tak ma, więc tutaj już nic nie wymyślę. Można oczywiście tam smaru trochę dać. Tylko że ze smarem będzie tak, zimą, wiadomo, jak przyjdzie mróz, to smar zamarznie.
i będzie glut, więc lepiej tak jak teraz, na razie prysnąłem odrdzewiaczem, czyli co jakiś czas po prostu prysnąć albo odrdzewiaczem, albo po prostu olejem silikonowym. Wiadomo, olej silikonowy ma lepsze właściwości, jeżeli chodzi o takie elementy plastikowo-metalowe. No teraz to ruda ta spłynęła. Jeszcze trochę pyskamy. To jest odrdzewiacz, więc... No ale jest dobra. I widzicie, kto smaruje, ten jedzie, jak to mówią. I nawet trochę oleju, a zarazem to jest odrdzewiacz, bo to jest taki olej z odrdzewiaczem. I już jest lepiej. Teraz ten odrdzewiacz spływa z tą rudą, więc odrdzewiacz działa. Powiem wam, że już tutaj nic lepiej, nic nie wymyślę, bo ten typ tak ma, że tak to chodzi. Widzicie, to się tak rusza. No, bez nadzieja. Co tu można jeszcze wymyśleć? Można jeszcze jakimś smarem tam, żeby to po prostu lepiej się suwało, bo smar ma to do siebie, że będzie dłużej, bo to po prostu odparuje zaraz, jakiś tam silikon czy co, więc smar by był lepszy, ale ze smarem jest taka historia, jeżeli na przykład zima przyjdzie i będzie mróz, no to smar się zrobi twardy i też to nie będzie chciało się, więc lepiej zwykłym jakimś takim, co jakiś czas prysnąć właśnie olejem silikonowym i powinno być dobrze. Dobra, za chwilę to wytrę, bo teraz mi tutaj spływa na karoserię to wszystko. Dobra, teraz trzeba powycierać to, co wyciekło. Wysuszyć. Taka ściekająca rdza brudzi całą karoserię i potem odbarwia, tak jak tu widzicie, taki żółty lakier się robi. Ok, jak teraz chodzi? O, jest lepiej. Jeszcze teraz wprysnę olejem silikonowym, bo to był tylko odrdzewiacz. Olej silikonowy, jeżeli chodzi o takie metalowe, plastikowe elementy, ma lepsze właściwości. No dobra, olej silikonowy. No i zobaczymy, jak teraz będzie. Jakiejś tam dużej różnicy nie ma. I znowu trzeba wytrzeć na sucho i będzie już dobrze. Nic tu więcej już nie wymyślę. Tak to konstruktorzy Renault wymyślili śmiesznie, w tani sposób. Ale już jest lepiej, bo już nie ma takiego mocnego zgrzytu, że nie mogło się to otworzyć. Teraz już to chodzi o wiele lepiej. Więc powinno być dobrze. Co mogłem, to zrobiłem. To tyle, jeżeli chodzi o przekonserwowanie mechanizmu otwierania tutaj tego zawiasu w klapce od paliwa w Renault Twingo 1.